Proszę Państwa, rozwiążemy teraz następujące zadanie. Na przypadku zaraz pewne wyrażenie na tablicy. Zadanie będzie proste, nie będzie trzeba wyliczyć jego wartości, nie będzie tam żadnego równania, żadnych niewiadomych. Będzie po prostu trzeba określić, czy to wyrażenie ma wartość dodatnią, czy ujemną. Proste, prawda? Zatem napiszmy. Sinus 547 stopni razy cosinus 421 stopni razy tangens 123 stopnie. O! Czy to jest dodatnie, czy ujemne? Oczywiście na pierwszy rzut oka może to wyglądać dość przerażająco, ale na drugi rzut oka już trochę mniej. Po pierwsze zauważmy, że to jest iloczyn trzech czynników. Zatem jeśli zbadamy znak każdego z tych czynników, to zadanie będzie już praktycznie rozwiązane. Przypatrzmy się zatem każdemu z tych czynników z osobna. Pozwolę sobie zacząć od końca, ponieważ koniec jest najłatwiejszy. Tam jest 123 stopnie. Wyjątkowo w tym zadaniu używam miary stopniowej, a nie łukowej. Ale jest to jak najbardziej poprawne. Kąt 123 stopnie, jak nie trudno zauważyć, jest mniejszy niż 180 stopni, ale większy niż 90 stopni. Zatem jest to, innymi słowy, mówiąc językiem geometrii, kąt drugiej ćwiartki. Jak pamiętamy, w pierwszej ćwiartce wszystkie funkcje są dodatnie, a w drugiej tylko sinus. Zatem tangens kąta drugiej ćwiartki jest liczbą ujemną. Ujemne. Początek zrobiony. 421 stopni, proszę Państwa. To jest trochę dużo. To jest więcej niż 360 stopni. To jest więcej niż kąt pełny. Ale to nie szkodzi, bo wiemy, że funkcje trygonometryczne są funkcjami okresowymi. Na przykład okresem funkcji cosinus jest 2pi albo 360 stopni. Zatem cosinus 421 stopni to jest to samo, co cosinus 61 stopni. Skąd się wziął 61? 421 stopni odjąć 360 stopni to jest 61. Tak? A wiemy okresowość funkcji trygonometrycznych, w tym przypadku okresowość z okresem 360 stopni oznacza, że jak do argumentu cosinusa dodamy, bądź odejmiemy 360 stopni, bądź jakąkolwiek wielokrotność tego kąta, to wartość kosinusa się nie zmieni. Zatem jest to po prostu kosinus 61 stopni, ale 61 stopni to jest kąt ostry, kąt pierwszej ćwiartki, który jest oczywiście dodatni. To jest większe od 0. No, zostało nam oczywiście 547 stopni. Sinus 541 stopni, 547 stopni, przepraszam, to jest, jak odejmiemy od 547 360, okazuje się, że to jest po prostu sinus 187 stopni. No i teraz już jest dobrze. Jesteśmy między 0 a 360 stopni. Napiszmy teraz znowu podobny układ nierówności jak przed chwilą. 187 stopni to jest więcej niż 180 stopni, ale mniej niż 270 stopni. Zatem jest to kąt leżący geometrycznie mówiąc w trzeciej ćwiartce. W pierwszej ćwiartce wszystkie funkcje są dodatnie, w drugiej tylko sinus. W trzeciej tangens i kotangens. Zatem sinus kątu trzeciej ćwiartki jest ujemny. Czyli okazuje się, proszę Państwa, że całe to skomplikowane na pierwszy rzut oka wyrażenie jest po prostu iloczynem trzech liczb, z których dwie są ujemne, a jedna dodatnia. Nie wiem, ile to wynosi, ale na pewno jest to liczba dodatnia. I zadanie jest rozwiązane. Dziękuję bardzo.